Ja chcę wiedzieć, jak my zejdziemy. Zaskoczymy. No to nie, wydaje mi się, że będzie łatwiej już zejść. O kurwa. Muszę to nakamerować, bo się spadło. Powiedz, że to nowa dyscyplina sportu jest. Z piwem w dłoni. Konkurencja drużynowa. O, w lis. Nawet w lis. Ty może z drugiej strony będzie nam łatwiej zejść. Nie wiemy, nie weszliśmy. Tak, wejdziemy w karłowie. Dobra, jest. A idę do ciebie tam. To skaczesz? Tak. To czekaj, nagram. Która to skała? Tam jak staniesz, tam widzisz, ona jest tam. To jest aha. Tamto. Ja nie wiem, jak ludzie na to wchodzą. Panie. Znaczy podejść, podejdę, nie? No podejść to wiadomo. Cykniesz mi ujmującą fotkę, nie? Tak, zaraz ci cyknę fotkę. I no się nie spierdolę. No. A, to jest ty. Mały, ale ty, ludzie na to wchodzą, nie? No jak nie znają lęku, chłopie. Gdyby to jak spadła ta skała z nimi razem. No, ale myślisz, że ona spadnie? Tak miało. Ale jak oni wchodzą po tej skarpie tutaj tak? Schodzą tam? No, po tym pogarbie. Ja pierdziele. No. Ja bym tak bez zabezpieczeń tam nie wchodził. No, ja też. Ja idę na tego garba i spytam. Thank you.
Grzyby. Czy kamyczki? Nie no, grzybole. Te, co wtedy Wrosły były. Wrosły spod muchu. Te, co wtedy były. Tu to elegancko wygląda. A tam jest i tego jeszcze, chłopie. Tam jeszcze tych skałków. Ale popatrz, jak stare są tu drzewa. Niektóre są po prostu złamane na szczytach od wiatru i chuj. A to świerki. Jak? A ta brzoza to co? To tu po lewej stronie kurwa wszystko. Która brzoza? No, tak. No ale ona młoda jeszcze. Ta złamana? Z 80 lat może będzie mieć. Nie, na tu nie jest ze 40. Trzeba 5 zmierzyć, wtedy byś wiedział ile lat ma. No, no może przeklinać, bo wytnę i tak chyba dźwięk. Chociaż zobaczę. Opa, bunkier Hitlera widać. No tu fajnie to wygląda. Idziemy. Ten bunkier Hitlera, ja tu mówię. Tutaj wino trzyma. Hitlerzy tam są. To winnica kurwa Adolfa. Podejdziemy, a tam jeszcze będą siedzieć. Niemcy. Pradawne Niemcy. Raczej tutaj nigdy nie byłem. Nie przypominam sobie, ale elegancko. Fajne miejsce. Jakbym był jeleniem, to bym tu mieszkał. Ja też. Albo chuj niczym z lasu, też bym tu przyszedł. Yeti. Jakbym znał to miejsce. Tak, chupakabra. Tutaj oglądałem tego kurwa kiedyś dzikili. Aha. Dzięki był chuj. No. I wchodziliśmy z tyle strony chyba wodospadu. O, no to nie tu, to kawał drogi stąd. Ale jak byliśmy na wyrobisku, to go był temat, wie, to chodzi, no. To byliśmy daleko. Kroniki Jana. Kroniki leśnego Johna. Za kredy te trawy były na wysokość około 1,50 m i skryły się w nich velociraptory. Nie było tutaj tych drzewów. Drzew nie było i trawa rosła. I biegały velociraptor. Też, na pewno. To jest nie pewne jak nic. Velociraptor wielkości? Nie mam pojęcia, ale to takie... No 40, 50? No i szybki był przede wszystkim. I bardzo drapieżny. No, na podobie... No to velociraptor to jest raptor, co nie w skrócie. No, ale... Nie wiem, czy kojarzysz z tego nowego Jurassica ten, co tam te trzy miał. No, to są raptory. Velociraptors. Ale raptory były z budowy podobne do T-Rexa, nie? Tak, jak najbardziej, tylko że T-Rex był ogromny. Były mądrzejsze, szybsze i polowały w stadzie. I to była ich największa moc. No, a tu ten T-Rex był jego ogrom. No, to oczywiście króla nikt nie ruszał. On był największym Jeszcze był jakiś trabozaur czy coś takiego. U. O, lina, widzę. Czy to prąd? Nie wiem. Metalowa lina. No. Ciekawe. Granica flaków, tak? Nie wiem, albo... Tu widać, że długo, bo wrosło aż. Ciekawe. Co? Takie drzewko pośrodku. Święty Graal. Tak, jeden kopi leży. No, to jest ta skarpa nad wyrobiskiem prawie, że? No, tutaj będzie ładnie. O, elegancko. Nie panorama, normalnie. No, to taka skarpa, że nie ma co ryzykować. Taka skarpa, że nie ma co ryzykować. Co ryzykować? Tu chodzić? No.
Chyba, że tam, no, to tam tak. Tam to żeś dobrze wyczaił. O ile bym zdążył się w ogóle, wiesz, zorientować w sytuacji. Wiec? Nie, no chwytałbym się wszystkich możliwych opcji. Ale jeżeli przykładowo ta skarpa od tamtąd pęka, widzisz, to co, biegniesz w tą stronę? Oczywiście, no, może zdążę przeskoczyć. Bo tak wiadomo, żebym pojechał tam w dół. No. Tak czy inaczej śmierć. O, o, ktoś tu skubał. Wiatr. Korniki i wiatr, no. Erezja drzewa. Że tu jeszcze te burówki się utrzymują, to... Widziałeś kiedyś paprotkę rosnącą w skalę? Tu ognisko robili, popatrz. A w chuj temu. To praludzie byli. Praludzie? Dupowa jaka dziwna skała jest na górze. Na górze róże. O. Bitolek. Kominek, no. Jest kominek tego. Ja ta lina dalej tędy idzie. Ty chodź, zobaczymy, tam jakaś tabliczka jest. No. Niebezpieczeństwo, nie wolno przechodzić. O! Toć kurwa nowina. No, bo może się osunąć, bo... To wygląda jak jego dinozaura, ty. Nie no, w każdej chwili to chyba nie. No. Skoro przez tyle lat się nie osunęło, to chyba nie w każdej. Jego dinozaura. Tak. Niebezpieczeństwo, o, bo tam dinozaur się rodzi. Zaraz. Idziemy tam dalej. Chodzimy tu? Możemy wejść, ale kurwa, przyciśnie się tam w tym rogu? W którymś na pewno. Tu, pod tą dziurą, o. O, jaka jaskinia. Tu też widać ognisko, ktoś robił. No fajny, tu jest klimat elegancki, nie widać tego ognia. Ciężko się tu dostać. Nie, tam się nie chce wchodzić. Na trona. I co, fajne widoki? Z relacjonuj. Tak ci powiem, że trochę gęsto, ale... Gęsto posiane drzewa. Ale tak ogólnie nie jest źle. No, jakby ta skała była przy samej skarpie, to by była ciekawa. Ciekawy widok. Pewnie jeszcze, kurde, z jakichś 70 lat temu, 60, te drzewa były malutkie. Otóż to. Kurwa, oni takie rzeczy wyjebali w powietrze, tak? No. Ja pierdolę, i to się nazywa park narodowy. Drzewa, które z ludzi zaczynają się nie wycina. A to wiesz, jak jest za... Ale skałę możesz wyjebać w powietrze, tak? No ale to wiesz, no teraz już tak tego nie robią, bo to jest park narodowy. Ta kula. Ty w ogóle ta kula to jest ciekawa. A sawanna nad Gajewem to co, lepiej była potraktowana? No nie, no. No właśnie. No z tamtej strony to chyba nie zejdziesz. Znaczy zawsze jest opcja zejść, tylko czasami za szybko. Nie, ale ten kondar po tym drzewie to jest tak stary. Tak. No. No widzę, spruchniał. Kurwa, jest mięciutki jak żel. Do muzeum ze szkoły? Powiem ci szczerze, że kiedyś... Prowadził cię jakiś gość i ci opowiadał. Kiedyś mnie muzeum nie interesowało, ale teraz to co innego. Ale kojarzysz. Oglądaliśmy, no. Coś chodził gość i opowiadał. Albo ciekawie, albo nudnie, zależy jak tam gość umiał. Otóż to. A teraz dostajesz słuchafona, dostajesz do niego taki jalał. No aplikację wiem. Pewnie jakąś. Nie, to ma specjalne urządzenie. Aha. Tam wpisujesz numerek. No. I daną rzecz, którą chcesz posłuchać, to słuchasz opowiadania. Aha, nie nagrane. Nie tylko że na przykład, o chuj. Widzisz płytę Krawczyka, coś cię ciekawi. No. Wpisujesz numerek, jaki ja masz przy tym i sobie słuchasz, o co kamer. Zawsze chciałem być marynarzem. Możesz posłuchać kawałków z oryginalnych płyt? No, to fajnie. Potem. Radkowskie Stonehenge tu jest. Kurde, coś mi się do buta wjeba. O, tu drzewo cieli. Teraz to mam wszystko na serpeczkę. Tu połamało. Po,
Czekaj, mam problem. No już chyba 7 jest, ty. To spójrz na telefon. No nie mogę, bo nagrywam, a nie ten mam. A nagrywam, no to mów. No nagrywam twojego ptaka. Dobra, idę. Pokaż, że jesteś Kapitan Ameryka i masz ten. Co? Tarczę masz swoją. No idź przodem. Weź i wycinaj tarczą, kurwa, drzewa. Kurwa, wszystkim. A piszczę mi woli, no. Nagrywam, nagrywam. No. Dawaj, bo nigdy nie kameruję! Ła, kurwa, znów się podarwałem. Wymyślili sobie survival, kurwa. No i teraz wpadnij w pasieki. Pasieki? Gdzie pasieki są? Zdarzają cię. Żeś mi zaraz tej gałęzi nie przywalił. Nie działa. Nagrywam. Dawaj, manie, gdzie się kameruje! Jesteśmy już u skraju lasu. Tak, to jest ostatnie kawałeczki. Jesteśmy u siebie, że tak powiem. No, ile? 50 metrów z lasu. Jesteśmy na łące. Tak skończyła się nasza wycieczka. Dali. No, wrażenia oczywiście są. Gadasz jak kurwa babie, jak tej Nowakowej, kurwa, no, przy odpowiedzi. Patrz tu, mamy trofeum. Trofeum, jest. Były dwa, ale jednego nie wzięłeś. A tamten to był gówno, nie firma, to